Siema, idealne podejście jako konserwatorzy, a więc na tablicy mamy praktycznie zero przygotowań, tylko przepustki drugiego poziomu. Jesteśmy konserwatorami. I od razu mamy też jeszcze pierwszą ciekawostkę. Pierwsza ciekawostka właściwie w rysiu mamy na wozie. Jak zasetujemy napad, to nasza góra będzie się zawsze zmieniać. Jest bodajże chyba 3 albo 4 góry tego samochodu, może być co innego. Czasem może być więcej rur, czasem może być co innego, jakiś kształt wyjść i tak dalej. Dobrze, Rysiu, więc idziemy powoli. W ogóle co ciekawe, w tym etapie możemy biegać do tej kreskowanej linii. Potem już mamy, nie wiem, marsz obieg, to się bodajże nazywa. Jogging taki chyba. Słuchaj, tu mamy najtrudniejszy moment. Z tego ochraniacza w czerwonym, z bronią, musimy go wyminąć. Jak go nie wyminiemy, będzie alarm. To było trudne. Oczywiście, mega trudne. Więc nie będę mówił, ale pewien taki pan na M, tak zwany pan M. Mojżesz, potrafiliśmy ten etap powtarzać, bo nie potrafił go ominąć, więc wiesz. Dobrze, tego tutaj pana likwidujemy. On będzie nam tylko utrudniał. No akurat tutaj mamy z tej strony wejście otwarte. Czekaj, tam idzie pan, trzeba nikać, bo jeszcze zobaczy, ale dalej. Idziemy. Tutaj przepustki bardzo się przydają, bo tak to na kulkach to o Jezu, jakbyśmy to robili. W ogóle to chyba takie... Chcesz go bić, mówisz, to są drzwi. Że co, że ja tam nie wejdę? Może jakoś da się tam wejść. Robi się coś takiego. O! Poczekaj. Ja? O! Rozumiem. Działa! Działa, działa. Zobacz. Teraz zobaczysz. O! Wiesz, się ustawiać. No, rozumiem, że się zaczną otwierać, ale... Jeżeli nie, no to nie wiem. Właśnie dokładnie na tym ten trik polega. Jestem w stanie zebrać dzienny lód, którego byśmy nie byli w stanie zabrać. To jest akurat taka ciekawostka, że no, możesz mi otworzyć po prostu te drzwi, po prostu, nie? Taki glitch ciekawostka w skrócie. Niby spoko, ale w sumie... Takiego wow. Więc szybko schodzimy na dół. Szybkim krokiem biegniemy na dół. I... Jak to wyglądało na dole na konserwatorach? O kurde. O, dobrze, żeś mi otworzył, bo tutaj szedł ten ochroniarz właśnie po drugiej stronie. Nie byłem pewny, czy mnie zauważy. Dobra, idziemy go ściągnąć. To jest chyba jedyny ochroniarz. Nie, idzie jeszcze drugi. O kurde, zobaczy go. Idzie drugą stroną. Idzie w twoją stronę, Rysiu. Dobrze, już widziałem. Chciałem, że zobaczy ciało, ale jednak nie. Walisz go? Tego wala. Pamiętajcie, komunikacja to jest najważniejsze. Tego ja się dużo odzywam. Tak. I to jest dokładnie tyle. Teraz przy ścianie, chodź tu do mnie. Co, nie biegniemy po prostu? Nie, 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 musimy przy ścianie przejść. On się tak będzie obracał. By przebiec przy ścianie, wtedy on nas nie zauważy. Słyszałem, jak powiedział hit alarm, enter. I yeah. Przez chwilę się zastanowiłem, że rzeczywiście go nie odpaliliśmy przez przypadek. Ale jak widać, nie. Otwieram ci prawo, potem idę otwierać środek, a ty zbierasz potem. Ty idziesz na lewo na ten moment. Bo nie wiem, czy mam tu dwa, czy tylko... Masz podwójne. Najprawdopodobniej masz podwójne. Otwieram środek. Nie, środek nie musi być otwierany. Więc zbieram na środku, zaczynam od literki C. Trzy drzwi do skakowania, czyli no lepiej się...
40 seconds. Nie udało. Nie udałoby nam się wyjść z 3%. Ja trochę usnąłem. No... Znaczy to dużo by nie zmieniło raczej. To najwyżej no parę sekund na hakowaniu, nie? No... Mieliśmy dużo czasu, więc to nie był problem. Nie no, no... Mamy 10 sekund ponad. Nie dalibyśmy rady wyjść z 3%. Enter. Ale jest, to było najlepsze rozstawienie na 3%. Nie dało się tego. Lepiej zrobić, żeby wyjść z całym łupem, oczywiście. Zabić tamtego gościa. Mianowicie bierzemy i robimy takie przygotowanie, które... Tu jest jeden z wentylatorów. Wlewamy niebezpieczną substancję na wentylator. To powoduje, że on się niszczy. No i wzywają nas na pomoc. W skrócie. Ale pytanie brzmi, dlaczego idziemy do pralni, a nie na dach? Nie mam zielonego pojęcia. Tu jest czysto, jak dobrze pamiętam. Trzeba iść do góry. Teraz patrzysz, spróbuję użyć tej samej sztuczki. Gdzie był ten koleś? A, my go go nie ma. Patrz. Jak teraz ja spróbuję użyć tej samej sztuczki, to to nie będzie raczej działać. Po prostu przejść. Więc idziemy tą drogą, którą przyszliśmy. Nie da się zabrać jednego łupu drugi raz. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiem. Ja tego nie rozumiem. Nikt tego nie rozumie. Nie rozumiem dlaczego. Robię za... ale nie rozumiem. Dobrze, przebieramy się, Rysiu. Chciałeś być kiedyś strażakiem? Nie miałem. Ja też nie. Dlatego nim teraz zostaniemy. Będziemy strażakiem. Już tak czy siak zastanawia mnie, co ma strażak wspólnego z łamaniem. Ale no, nie będę się tego pytał. Idziemy. Ale tak serio, co ma strażak wspólnego z łamaniem? Inny, bo my zawsze uciekaliśmy przez stadion. Wygląda to interesująco. Oj, dokładnie, bardzo interesująco. Oj, bardzo. Ponieważ ten samochód nie miał tak stać. Yep. To się nie udało. No bo właśnie tak nie miało to wyglądać w skrócie. Zbogował się samochód. Samochód się popsuł właśnie. Coś się musiało po drodze popsuć. Teraz jest dobrze rozstawione. Patrz. Biegniesz koło ściany. Ja podchodzę do tego strażnika. Ja go walę z R-ki. Teraz biegniemy z powrotem koło ściany. To wszystko. Teraz ci powiem. Będziemy zaraz skręcać w prawo. Nie jeszcze tutaj. W tym miejscu skręcamy w prawo. I patrz, to jest wszystko, to jest cała ucieczka. No samochód źle się zrespił. I tu przechodzimy przez mur. I bierzemy szybko samochód, zanim nam nie odjedzie. Proszę, mam samochód. Czyli ty prowadzisz, spoko. Jedziemy do helikoptera. Osam siedzie. Le kieruj, bo ja nie wiem. To po co siadasz za kierownicę? Już miałeś skręcić wcześniej. Cofnij się do tyłu. Znaczy no, do góry ogólnie mógł pojechać teraz. O, dobrze. Czego? No, może być. Teraz skręcasz w lewo. I do przodu. I wróciliśmy do punktu początkowego. Jedziesz przed siebie. Cały czas przed siebie. Bardzo dobrze. Słuchaj, bo ta droga jest bardzo skomplikowana. Teraz uwaga. Musisz wjechać w tą dziurę. O tak, dokładnie tu. Zatrzymać pojazd przy ścianie. Świetnie, wyskakujemy z samochodu i wskakujemy do góry. Idziemy do góry. Wiem, droga była bardzo trudna.
Sam musiałem oglądać poradnik, żeby się dowiedzieć, gdzie to jest. Zbiegniemy. No, aż tak pchać się to nie musi, bo jeszcze mnie zrzucił. I dopiero by było. Ja tu walczę o swoje życie. No to właśnie tu, od tego już tu powinieneś wskoczyć jak najszybciej. Powinieneś tu już wskoczyć jak najszybciej. I tu. Patrz jak ja jestem szybko już. Tak się walczy o życie, po prostu. Biegiem, a nie tam na ukos będę biegał. Dobrze, i odlatujemy helikopterem. Woli lądujemy. Lądujemy. No, widzę. Ostrożnie. Ostrożnie wylądowałem samolotem. Prawie wybuchnął. Tak, prawie wybuchnął. W ogóle pojechałbym sobie i zobaczył szkołę latania. No w ogóle platyna. Platyna. Dałem platynę, Rysiu złoto. Bardzo fajnie. Up. Też całkiem spory zebrał się. Na tym kasynie. Także to byłoby na tyle w tym podejściu. Był ze mną Rysiu, który jest ze Skyrima i ma rakietę na koszulce. Do następnego napadu, siemanko. Na razie.